Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. No nie chcę Państwa wprowadzić w nastrój jakiegoś przesadnego smutku. Dzień dobry, Waldemar Malicki, ale wydaje mi się, że kiedy jest lato, to ogarnia nas jakaś słodka, czasami bezczynność, a jeżeli nawet nie bezczynność, bo musimy coś robić, no to um, mamy za złe lato, że akurat pojawiło się wtedy, kiedy, kiedy musimy coś robić. No i e, chciałem Państwa w związku z tym zaprosić na tą podróż przez muzyczne lato, czyli utwory, które. Są skomponowane przez kompozytorów absolutnie poważnych i takich, którzy komponowali, komponowali różne inne utwory, że tak powiem, a nawet setki różnych innych utworów w najróżniejszych formach. Utwory, które ich zdaniem mają portretować nie tylko lato, ale właśnie tę naszą melancholijną bezczynność, chęć bezczynności, że nam się po prostu nic nie chce, bo jest upał, wszystko jest spowolnione i ta muzyka jest również upalna i spowolniona. I okazuje się, że kiedy znajdujemy jakiś utwór, który traktuje o naturze lata, to zawsze jest on... W wolnym tempie, jakoś delikatnie płynie, akordy są niezbyt wymagające, to znaczy zachowują mniej więcej swoją przynależność do systemu Durmol, ale dochodzą do nich jakieś łagodne, niewymagające dysonanse, które nam tylko sprawiają przyjemność. No i no, mistrzem takiej formy był brytyjski kompozytor, w zasadzie z pochodzenia Niemiec, Frederick Delius. Muszę przynajmniej powiedzieć, że kiedyś, no, kiedy byłem młodszy i bardziej zapalczywy, to ta twórczość nie robiła na mnie wrażenia. Wolałem dzikie, brutystyczne pomysły, na przykład Bartoka, którego zresztą do dzisiaj uwielbiam, ale im dłużej żyję, tym bardziej podoba mi się taka niewymagająca może bardzo, ale też i absolutnie nie banalna twórczość właśnie takiego Deliusa, który, który reprezentuje brytyjskie podejście. Podobnie jak później kompozytor, który nazywał się Frank Bridge i znany jest głównie, nie z utworów o Lecie, ale właśnie jego utworu na temat lata będziemy, będziemy słuchać, ale znany jest z tego, że Benjamin Britten napisał wariacje na temat jednej z jego melodii. No i, i to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ tych kompozytorów okazuje się było mnóstwo, którzy w jakiś sposób opiewali Naturę Lata i to głównie byli kompozytorzy północnej Europy, czyli albo, albo Brytyjczyk jakiś, albo kompozytor skandynawski, albo... No, Niemiec przynajmniej. W każdym razie no, północ Europy, ci, ci z południa, no, wiedzieli, że lato przyjdzie i będzie na pewno upalnie, więc byli na to przygotowani. A ci z północy chętnie by na południe pojechali, tak jak to obecnie czyni 100 milionów ludzi, kiedy wszyscy jadą do Chorwacji, Włoch czy Hiszpanii. No i, I tam przeżywają właśnie to, czego, no, czego mogą im pozazdrościć ci kompozytorzy przeszłości, którzy. W tym lecie widzieli przede wszystkim możliwość odpoczynku z daleka od tłumu, z daleka od, z daleka od przyjemności, od tak zwanego joy of missing out, czyli no, przyjemność z niezobaczenia czegoś. Ja jestem wyznawcą tej, tej, tego podejścia do, do turystyki i nie chcę czegoś zobaczyć. Ponieważ wszyscy tam są i w związku z tym, tego, co chciałbym zobaczyć, tak naprawdę nie ma. No i w muzyce nie niewątpliwie to będzie słychać, czyli, czyli mamy powolną akcję. Płynie powoli, po, powoli muzyka no, z jakimiś wyjątkami. Tym wyjątkiem na końcu, który sprawił mi zresztą ogromną przyjemność, to jest muzyka e, Johanna Wagenara. To jest e, kompozor holenderski, który jest zupełnie w Polsce nieznany. I e, tak jak cała muzyka holenderska, między nami mówiąc, praktycznie niewiele wiemy, poza być może. Współczesnymi kompozytorami, którzy działają w Holandii w nurcie minimalistycznym. To jest nurt, który publiczność bardzo lubi, więc w związku z tym znamo, że nieco bardziej muzykę współczesnej Holandii. Ale muzyka XVIII, XIX, czy przełomu XIX wieku w Holandii jest nieznana. Ale Wagner napisał utwór, który jest radosny jedyny radosny utwór, jeżeli chodzi o lato. No i pomyślałem sobie, że być może tak naprawdę to lato to jest. Lato życia, czyli lato, w którym, w którym znajdujemy się przez wiele lat tak naprawdę po to, żeby nasze życie no, zajaśniało blaskiem słońca, ciepłą temperaturą i, i chęcią do zrobienia czegoś, a nie bezczynnością, ale to jest moja własna interpretacja. W każdym razie zapraszam Państwa na niewymuszoną, niewymagającą, bezpretensjonalną i lekko spowolnioną podróż przez muzyczne lato. Waldemar Malicki.